Witam serdecznie. Ja chciałam Państwu przedstawić inny punkt widzenia pomocy psychologicznej dla ludzi biznesu. W programie, który został stworzony jako pomost do ośrodka uzależnień, w sytuacjach, które się bardzo często powtarzały, że osoba do końca nie wiedziała, czy ja jestem uzależniona, czy też o coś innego chodzi. I otóż konsultacja psychologa w domu i zdiagnozowanie, to się nie sprawdziło. Natomiast program sprawdził się dla rodzin, które popełniają takie klasyczne błędy współuzależnienia, a więc albo osobę zbytnio wyręczają, albo dopingują, ale w sposób taki przytłaczający i w efekcie osoba nie bierze odpowiedzialności za swój nauk. Ja o tej grupie tutaj nie będę mówić, ponieważ żadna rodzina nie zgłosiła osoby, powiedzmy z grupy ludzi biznesu, że ta osoba jest w nałogu i my nie wiemy, co robić. Natomiast program bardzo dobrze funkcjonuje, no może dobrze, zawsze mógłby lepiej, dla osób, które nie są w biznesie, którzy są zwykłymi pracownikami. Natomiast mamy też zgłoszenia indywidualne od osób biznesu. Ja stworzę takie krótkie portrety tych osób, z czym ludzie zgłaszają się, kto w jakiej grupie wiekowej, z jakiego środowiska, jeżeli chodzi o pracę. A tymczasem dlaczego psycholog środowiskowy? Nic właściwie takiego nie ma, ale ja optuję, aby był, ponieważ psychologa, który udziela konsultacji w naturalnym środowisku osoby potrzebującej pomocy, bierze pod uwagę te wszystkie punkty, czyli epokę, punkt geograficzny, w jakim mieście osoba mieszka, nawet jaka jest architektura, dostęp do pomocy społecznej lub jej brak, dostęp do kin i tak dalej, i tak dalej. No i najważniejsze, jak osoba została ukształtowana poprzez wychowanie rodzicielskie, jak wspomina szkołę, czy uczęszczała na zajęcia pozaszkolne, czy ich było za dużo, czy ich w ogóle nie było, jak spędzała wakacje. Jest taka grupa osób teraz około 40-letnich, którzy nie przyznają się do tego, że oni nie wyjeżdżali na wakacje, oni pracowali w polu. I kontakty online, czyli czy osoba ma kontakty międzyludzkie, czy tylko online. I w takiej rozmowie tak naprawdę dookreśla osobę, i to jest najważniejsze jakby z mojego punktu widzenia jako psychologa, bo też mam pierwsze studia kulturoznawstwo, co ta osoba robi, co ogląda, co czyta. Ona tym jest, co robi, co ogląda, co czyta. I miałam taki pomysł, aby bazować w rozmowach na bajkach, że w bajkach są zawarte wszystkie mity, archetypy. Przecież zobaczmy, bajka o Jasiu i Małgosi to jest kwintesencja alkoholizmu. To jest historia, co jest w nas, w człowieku, czynnikiem męskim, żeńskim. Jesteśmy wyrzuceni z domu, ponieważ rodzice nie mieli na tyle pieniędzy, aby te dzieci utrzymać. Te dzieci są wyrzucone w głęboki las, próbują iść przez las, czyli przez życie. I one nie potrafią żyć. One trafiają na chatkę z piernika, co jest słodyczem. To nie jest pokarm. Tym się można nażreć, a nie najeść. A co się dzieje w tej chatce? Tam jest Baba Jaga, która więzi, i Jaś o mało co nie umiera. Można tak pomyśleć, że o mało co nie umiera z tego nałogu. Natomiast Małgosia jeszcze ma tyle sprytu, że wydobywa ich z tej pułapki. I bajka kończy się tak, gdybyśmy ją przeczytali na nowo, że te dzieci z tej chatki Baby Jagi wydobywają skarby i z powrotem wracają do domu rodzinnego, gdzie już nie ma macochy, która to ona ich wyrzuciła z tego domu, natomiast porozumiewają się z ojcem. Tak? Ten ojciec żałuje, tak? Nie powinienem tego zrobić, że was wyrzucić. Teraz patrząc na to, to jest tak, że człowiek, który jest w nałogu, on jest zagłodzony w środku. On nie przyjmuje pokarmu, który by go pożywiał, tylko on przyjmuje substytuty, też kulturowe, to co ogląda, to jest popkultura tak przyjmowana bezmyślnie.
No i zastanawiałam się, kto jest człowiekiem biznesu. Tak, to nie może być osoba taka, jak tutaj była mowa, która tylko myśli jednostronnie o tym, żeby się nachapać. Bo wiecie Państwo, że są takie badania z RPA, gdzie są szalone różnice w dobrobycie tam ludności chyba białej i czarnoskórej. I okazuje się, że w społeczeństwie, gdzie są tak szalone różnice i nie dba się o, nie wyrównuje się tych różnic, okazuje się, że ta klasa niby dobrze zarabiająca, jej wellness, jej dobrostan nie jest wcale wysoki. Oni zapadają na różne choroby i nikt nie wie dlaczego. Co jest tym czynnikiem? Dlaczego w społeczeństwie o takich różnicach ci bogaci wcale nie czują się dobrze? Przedstawię teraz takie jakby cztery portrety, albo właściwie kto zgłasza się do nas. To są niekoniecznie biznesmeni, czyli ci, którzy mają własne działalności gospodarcze. To są też pracownicy korporacji. W jakiejś przewadze jednak mężczyźni, co jest bardzo ciekawe, że nie kobiety, tylko mężczyźni. Są to ludzie młodzi w takim przedziale wieku 25-35 lat. No i na przykład jaka to jest sytuacja zawodowa? Na przykład kobieta, która zgłasza, że pije, kobieta, która no, zarabia 20 tysięcy miesięcznie, ma bardzo męski zawód i ona mówi tak, no przecież wszystko jest w porządku, ja już niedługo kupuję sobie mieszkanie, ja mam super pracę, ja wyjeżdżam do Australii na konferencję, ale dlaczego ja piję wieczorem półtorej butelki alkoholu? Do filmu, tak? I tak wygląda alkoholizm kobiecy, że kobieta zasiada przed filmem z lampką alkoholu, wina, bardzo dobrego wina i dzięki temu alkoholowi ona może płakać, czyli uwolnić emocje, a te emocje na przykład uwalnia melodramat, tak? Czyli no też jest jakiś pewien rodzaj, no już tu użyję słowa, uciekania w marzenia, no bycia w czymś nierealnym, dawania sobie takiej nagrody. Tak, inny punkt wyjściowy. Jest to sportowiec, który jest trenerem sportu. Miał zamiar zostać koszykarzem. Okazało się, że nie jest takim zawodnikiem zespołowym, więc przerzucił się na tenis. Ale tutaj i wylądował w trenowaniu dzieci. No i właściwie on pije. Każdy wieczór, czy to on spędza z alkohol i tak, ale to jest nie tylko, bo to też będzie korzystanie z pornografii i masturbacja. Tak? To jest w ogóle bardzo ważne, że jest to bardzo powszechne. To jest powszechne, że nie tylko chodzi o... Cóż, jeszcze będę właśnie zbiorę, zreasumuję, jakie to są uzależnienia. I ten mężczyzna zgłasza się i mówi, to nie tak miało być, ja miałem być sportowcem, a ja po prostu piję. I powiedzmy trzeci portret, jest to pracownik korporacji banku, który jest nieprawdopodobnie zdyscyplinowany. On pracuje po 16 godzin dziennie, jest bardzo szczupły, potem się okaże dlaczego, ale tak bardzo dosłownie, że to jest aż figura jakby takiego 13-latka, 12-latka. I on zgłasza się z tym, że dziewczyna go rzuciła i on nie jest w stanie w żadnym związku być dłużej niż 3 miesiące. Podobnie jak i pierwszy pan sportowiec, tak jak i ta kobieta też jest w jakimś związku i ten związek zanika, urywa się. I mnie bardzo interesuje rywalizacja, współpraca versus, prawda, tych ludzi. No żeby być w naszym świecie, no trzeba rywalizować, ale jakie to jest myślenie? Bo w dalszym ciągu będzie mnie interesowało, jakie pociąga za sobą myślenie tych ludzi. Jak oni myślą, jakie oni mają przekonania. Osoba, która rywalizuje, albo się czuje od kogoś lepsza, albo gorsza. Nie ma, nie będzie inaczej. Lepsza, gorsza. Taka bardzo nasilona rywalizacja rodzi śmieciowe myślenie, to znaczy, a ta to kretynka, ta idiotka, tam otwieram telewizor i tylko tak bluzgam. I to jest jakby kolejny, czwarty portret kucharza, który zgłosił się, dlatego że nie może powstrzymać agresji słownej, którą wypowiada wobec dzieci 2-3-letnich i żony.
Nie wie jak to powstrzymać. Chciałby, ale nie udaje mu się. No i współpraca. Teraz w biznesie pojawił się taki nowy trend, to jakby zapoczątkowany przez książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec japońskiego autora. Jest jeszcze jedna książka, która mi teraz uciekła z głowy, ale to zapowiada zupełnie nowy styl myślenia, jak być w biznesie. Nie rywalizacji, ale tworzenia sieci, tak? Sieci współpracy. Czyli ja mam coś, czego nie masz ty, jaka jest część wspólna, zróbmy koło, jak koło zębate, znajdźmy coś, tak? Czyli twoja jakość, moja jakość tworzy nową jakość. I chodzi o to, żeby to wręcz się tworzyło, no teraz mi się to porównało. Kto to tworzy? To jest lektura z sekty Amway. Wie pan, pewnie tak, ale powiem, że przeczytanie tego może zainspirować. No i inspiruje, tak? Pan to ocenia, tak? Natomiast to... No, tak. Natomiast, wie pan, ja myślę, że przejście na takie, powiem właśnie taką rzecz, że jest taka anegdota, ona jest jakby taka wyobrażeniowa, że jest dwóch bliźniaków jako płody w brzuchu matki. Jeden jest optymistą, drugi pesymistą. Czyli jeden współpracuje, drugi rywalizuje. No i ten, który jest optymistą, mówi tak, wiesz co, jak ja stąd wyjdę, to ja wierzę, że ta matka mnie nakarmi, przewinie. A ten pesymista mówi, kto ci takich głupot naopowiadał? No rozejrzyj się tu wokół, czy ty widzisz tu jakąś matkę? Czyli to jest tak, no też to nastawienie jest bardzo ważne. Tak? Jest ono bardzo ważne. I teraz tak jak moja przedmówczyni w swojej pracy powiedziała o tym, że w ośrodku skupiają się na objawie, tak, że on, jeżeli jakby jest takie myślenie, że ten objaw jest problemem, ja nie mogę żyć, jeśli piję. Natomiast tutaj sprawdza się to podejście do objawu takie, że się go nie bierze pod uwagę. To znaczy bardziej jest ważne, jak ten objaw się uformował, jaką funkcję spełnia, daje, co umożliwia, a przeszkadza. I tak naprawdę okazuje się, że ten objaw jest tematem zastępczym dla jakiegoś innego problemu, który odkrywamy. Jak to może wyglądać? Na przykład u pani, która piła 1,5 butelki alkoholu wieczorem, okazuje się, że ona nie uświadamiała sobie swojego prawdziwej relacji do rodziców, ojca, który nie żył, a od 6 lat ona nigdy nie była na jego grobie i okazało się, że ona tak naprawdę absolutnie z nimi, tylko z nim rywalizuje i wszystko, co w życiu ma, to jest takie zobacz, ile jestem warta, zobacz, ale to było tak silne i tak męskie, że ona była tak męska, no, że każdemu mężczyźnie, z którym próbowała sobie ułożyć życie, dawała w szczękę. Jak też była pewna prawda, że nie zauważyła, że jej matka ją podkrada jej pieniądze, tak mniej więcej z 2000 miesięcznie, po prostu jej upłynnia z konta, podbiera jakieś rzeczy pod pretekstem pomocy, sprzątania w domu. I uświadomienie sobie tej prawdy, a potem uczuć z tym, tak związanych, okazuje się takim odczopowującym elementem, co doprowadza do tego, że ta kobieta nie pije już tyle. Tak? Takie jest tu u pana sportowca. Bardzo kluczowym okazało się odwołanie do bajki Piotruś Pan, że on realizuje tą bajkę, jest Piotrusiem Panem, to znaczy on w każdym sporcie, w jakim próbował swoich sił, a chciał być najlepszy, zabłysnąć, właśnie sił starczało mu tylko, żeby pokazać ten główny efekt, a potem już nie miał sił na kontynuację, bo on sprawdzał się tylko w tym, co jest błyskiem, fleszem, a nie czymś, co byłoby pracą, współpracą. Czyli tak. Reasumując, jakie to są uzależnienia?
uzależnienia. No, oczywiście alkohol. Jakby nawiązując do poprzedniego slajdu, u pani, która piła półtorej butelki wina wieczorem, okazało się, że ten alkohol pomagał nie tylko w wydobyć z niej emocje, których w ogóle nie używała na co dzień, bo nie mogła sobie na to pozwolić, ale także pozwalał jej się wypróżnić. Taka jest prawda, więc to była pewna forma bulimii. U pana, który był bardzo chudziutki, okazało się, że od 10 lat został z prostytucji i tutaj to był jedyny wybór, jakiego on mógł dokonać. Wybór prostytutki, tej, a nie innej, więc dobierał bardzo długo, bardzo skrupulatnie, on za to płaci. Natomiast jak dotarliśmy do tematu, że te prostytutki są w wieku jego mamy, no to po prostu był przełom. Także co się okazało, że pan do 7-8 roku życia był karmiony łyżką na zasadzie, jeśli ja cię nie nakarmię, to ty nie zjesz, co uformowało u niego pewien rodzaj anoreksji takiej, że miał jadłowstręt, przeżywał jadłowstręt. Całe swoje siły włożył w pracę, był wytrenowany do morderczej pracy, żeby coś osiągnąć w życiu, a zgłosił się dlatego, że już padł mu komputer, nagle się zepsuł, przepalił, on już nie mógł tej prostytutki zamówić. I nagle dotarło do niego, że on już prawie ma 30 lat i kiedy będzie ten moment, że to będzie to życie, to Eldorado, no kiedy? Że on ma, może sobie wszystko kupić, natomiast czuje się bardzo nieszczęśliwy, nawet ma myśli samobójcze. Czyli to są te uzależnienia, tak? Natomiast my tutaj nie mamy doświadczenia z narkotykami. Już uważam, że ktoś, kto jest w narkotykach, no to już nie jest człowiekiem biznesu. To nieprawdopodobnie zmienia strukturę mózgu. Nie jest to właściwie, nie wiem, czy do odbudowania, natomiast przy alkoholu jest to bardziej łagodne. No i nerwice. Moja spostrzeżenie jest takie, takie odkrycie moje prywatne, że jest pewna grupa ludzi, która nie jest uzależniona, ale dlatego, że oni sobie nie pozwalają na uzależnienie. Tak wynieśli przekaz z domu, to po prostu tobie czegoś takiego no po prostu nie wolno. I wówczas te emocje, które są nieujawnione, te prawdy, które są nieujawnione, one wybijają w postaci nerwicy, najczęściej lęku napadowego. I to na przykład dotyczy, no jak tak mam doświadczenie, pracownika straży pożarnej, oczywiście komendanta, który przeżywał taki lęk napadowy, że kołacze serce, za chwilę umrze, że jest koniec świata, coś bardzo silnego, oczywiście wykluczona tutaj jest przyczyna medyczna. I na przykład pani, pracownik korporacji, która... No też tego typu lęk dopadał ją na ulicy i powoli tak to są właśnie, okazało się, że to są osoby tak porządne, tak poukładanymi życiami, że one, a nauk nigdy w życiu. Ale jest też odwrotna strona tego niepozwalania sobie na nauk. Na przykład miałam doświadczenie rodziny emerytowanej lekarz, której syn zapijał się, ale to już było takie stadium, to był 30-letni mężczyzna, już ten chód propulsywny, wyłysiał, wychudł. Jak ja go zobaczyłam, to w ogóle przeraziłam się, bo to był już bardzo głęboki stan. Natomiast pan mówi, ja nie piję. Proszę państwa, i on idzie na śmierć, a mówi, ja nie piję. Bo rodzice byli lekarzami, przypuszczam, taki jest pomysł, że byli lekarzami i on nie może im zrobić takiej plamy, że jest po prostu uzależniony. Nie wiem, co dalej z tą rodziną, tak? Nie wiem, ale tam też się okazało, że mama, emerytowany lekarz, ona też nadużywa alkoholu, jakby oni we dwójkę w takiej koluzji mieszkali i tam się działa tego typu tragedia. Co? Tak tutaj mamy, czyli tak, biznesmeni, ludzie biznesu zgłaszają też problemy związane ze swoją rodziną, a więc dzieci, one wpadają w nałogi, ale nie zawsze, często jest, czasem jest takie zgłoszenie, że te dzieci izolują się, one się izolują, mogą nadużywać komputera, niekoniecznie i rodzice, tak, jakby jest już nowe zadanie dla tych ludzi biznesu, bo rodzice starzeją się, ale też jest taka grupa rodziców, którzy przetrzymują zależności.
No i jeżeli człowiek biznesu nie znajdzie sposobu na takiego rodzica, który ma taką tendencję, ten biznes nie wychodzi nic, co postanawiam sobie w życiu, ponieważ robię wszystko w kontrze rodzica albo prorodzica i tu potrzeba, ten człowiek biznesu potrzebuje sobie znaleźć swój własny sposób. To jest, tak należy do jego dojrzewania i pewnej prawdy o domu rodzinnym. No właśnie, co się dzieje w rodzinach? Moje spostrzeżenie jest takie, że zgłaszające się osoby, ludzie biznesu, pochodzą z rodzin narcystycznych i sami takie rodziny tworzą. Co mam na myśli? Kwintesencją narcyzmu jest fasadowość, czyli ważniejsze jest to, jak ja się prezentuję, co ja mam osiągnąć, niż to, kim jestem. I też są jakby zafałszowane wartości. One niby są, tak? Niby są, ale są takie ambiwalentne, mętne. To się nie sprawdza. Osoba narcystyczna bardzo cierpi, nie wie z jakiego powodu. Bo spójrzmy właśnie na przykład na pana, który był właśnie tak karmiony do 7 roku życia, który... On ma taki przekaz od swoich rodziców. Ważne jest tylko to, jakie ty masz noty. Ty masz być lepszy. Ty masz mieć wysokie noty w szkole. Oni serwowali mu wszystkie możliwe zajęcia dodatkowe. 4 z fizyki, nie, to ma być 5, więc bach na... Nigdy ich nie interesował ten chłopiec, jaki on naprawdę jest, co by chciał, a to, co by chciał, było mu absolutnie ucinane. To dla tego młodego mężczyzny to było ogromne cierpienie, ale zobaczcie Państwo, jak to się uformowało, że ten mężczyzna wskoczył w ten model rodzinny, tylko z tej prostytucji korzystał, no i ledwo co jadł, on się właściwie zagładzał, on czuł ten głód, ale mówił potem szkoda czasu, potem, no i oczywiście taka klasyka, że zamiast pojechać na urlop, bo nie miałby z kim pojechać na ten urlop i w sumie gdzie, to on wtedy był na jakimś kursie doszkalającym kolejnym. Osobowość narcystyczna. Najważniejsza jest fasadowość, że osoba nie wie, kim jest. Ma zafałszowany wizerunek samej siebie. W popkulturze taki wizerunek takiej osoby, ja odkryłam w filmie, prawda, odkrywam go w filmie Jerry Maguire w roli głównej z Tomem Cruise'em. Warto obejrzeć ten film ponownie po tylu latach, zobaczyć, jaka to jest postawa, jakie to jest myślenie, jaką on drogę przechodzi, prawie wychodząc z tego, tej narcystyczności. Oczywiście puenta jest jakaś taka jakby zakwestionowana, że do końca nie wiemy, czy on naprawdę już jest taki prawdziwy. Jakby co nam chodziło? To był trener sportowy, który tak traktował swojego zawodnika, że ma być tą kurą znoszącą złote jaja, jest ważniejszy wynik, skuteczność, natomiast sam ten człowiek go nie interesował jako kolega, jako zawodnik. On mógłby nawet umrzeć, byleby tylko osiągnąć jakiś wynik, nie wiem, tak się nazywa, osiągnąć dobry wynik sprzedażowy, no po prostu coś okropnego. Natomiast cały mechanizm od strony mitu jest zawarty w bajce braci Grimm, Żelazny piec. Tam też są pokazane cierpienie mężczyzny, który jest zamknięty w żelaznym piecu i przez to on nie jest w stanie być w związku z kobietą. I w zestawieniu, co robię, co mówię, jakim hołduję przekonaniom, jeżeli te przekonania są rujnujące, bo często jest tak, że osoba jest w nerwicy, w nałogu, okazuje się, że u źródła tego są przekonania nieświadome, które ją rujnują. I ona musi wziąć odpowiedzialność za to, że skąd ma te przekonania, co one jej robią. Ja nawet proponuję, by założyć sobie gumkę na przegub i wtedy, kiedy przychodzi do głowy ta automatyczna myśl, żeby się sztachnąć tą gumką, ponieważ nie może tak być, że myśli negatywne nami rządzą. My wtedy nie mamy panowania nad swoim życiem.
No i teraz fakt autentyczny, że właśnie ten młody pan, co był taki zachudzony, korzystał z prostytucji, więc on już, jak w tym momencie, kiedy rozmawiamy, już od roku nie korzysta z prostytucji. Próbował zawiązać różne związki, ale uciekał z nich. Poznał kobietę, która mu się bardzo podoba, idzie na randkę i tak się bał tych myśli nieświadomych, że założył dłuższy sweter, tą gumkę i się tą gumką tam pod stołem tak trzaskał. Ta kobieta, całe szczęście, też była po jakiejś terapii, mówi: tak, co ty robisz? A mówi: a wiesz, ja się tą gumką tak trzaskam. Ona więcej nie zadawała pytań, udało mu się odpędzić te myśli złe, no i są już w związku 5-miesięcznym, więc to jest taki sukces, tak? Taki dla niego sukces. Dziękuję za uwagę. No i w ogóle chciałam podziękować za taką konferencję, która jest połączeniem filozofii, psychologii i medycyny.